Dzień dobry na kalendarzach, wtorek 3 listopada. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej 23. W tym wydaniu niedoszłym samobójcy, który zadzwonił do Straży Miejskiej o rondzie, które wyrosło na miejscu kłopotliwego dla kierowców skrzyżowania. Poznamy też bliżej nowych posłów ziemi gliwickiej. Agnieszka Baron, zapraszam. Wiadomości rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Na szczęście dobrej. U zbiegu ulicy Daszyńskiego, Mickiewicza, Kozłowskiej i Sowińskiego powstało długo oczekiwane rondo. Przebudowa była konieczna ze względu na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Poza budową pięciowlotowego ronda, zmian na lepsze doczekała się także ulica Radiowa, gdzie wymieniono w nawierzchnię, pojawił się nowy chodnik i 30 miejsc parkingowych. Liftingu doczekał się także skwer Kezmarok, położony między Daszyńskiego, Kozłowską i Sowińskiego. Zasadzono nową trawę, lipy oraz róże. Cały efekt będzie widoczny wiosną, kiedy wszystko się zazieleni. Do tego czasu kierowcy mogą już bezpiecznie jechać nowym rondem. Mamy się czym chwalić. Igry 2015 nominowane w konkursie Pro Juvenes w kategorii Juvenalia. Wspomniany konkurs to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów RP od 2013 roku. Nominowani wybrani zostali w głosowaniu kapituły konkursu, a teraz ich los leży w rękach publiczności. Tegoroczne igry powróciły po kilkuletniej przerwie na teren kampusu Politechniki Śląskiej. Warto też dodać, że gliwickie igry są jedynymi śląskimi juvenaliami, które zostały wyróżnione. Czy uda im się wygrać, dowiemy się podczas uroczystej gali. Głosować można raz dzielnie aż do 6 listopada na fanpage'u Parlamentu Studentów RP. Nietypowe zgłoszenie odebrał ostatnio dyżurny Straży Miejskiej. O szczegółach incydentu Bożena Frej. 31 października w minioną sobotę około godziny 17.40 do dyżurnego Straży Miejskiej w Gliwicach zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że chce popełnić samobójstwo skacząc z wieży ciśnień, która znajduje się przy ulicy Sobieskiego w Gliwicach. Dyżurny od razu wysłał na miejsce patrol Straży Miejskiej, jednocześnie kontynuując rozmowę z mężczyzną. W trakcie tej rozmowy wyszło jednak, że mężczyzna nie potrafił wspiąć się na wieżę i udał się w kierunku ulicy Słowackiego. Tam na miejscu funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe. Czy strażnicy miejscy, tutaj dyżurni, oni są w jakiś sposób szkoleni, żeby w takich sytuacjach zachować tak zwaną zimną krew? Tak, oczywiście funkcjonariusze przechodzą różnego rodzaju szkolenia, zarówno też z pierwszej pomocy, jak i szkolenia psychologiczne. Oraz myślę, że tutaj bardzo ważną kwestią jest też doświadczenie tych dyżurnych, którzy tutaj na miejscu pracują razem z mieszkańcami i odbierają telefony. Emocje po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych nieco opadły. Nie trudno zauważyć, że w Sejmie 8 kadencji pojawi się wiele nowych twarzy, zwłaszcza z ugrupowań, które w parlamencie reprezentowane będą po raz pierwszy, ruchu Kukiz 15 i Nowoczesnej. Specjalnie dla telewizji Imperium o swojej wizji Polski i pomysłach odnośnie Gliwic opowiedzieli Marta Golbik i Paweł Kobyliński, nowo wybrani posłowie z naszego miasta. Jakimi dziedzinami życia szczególnie chciałaby się Pani zająć w nowym Sejmie? Tymi, które są mi najbliższe, czyli gospodarką, jestem przedsiębiorcą, tak jak mówiłam, finansistą z wykształcenia. Organizacje pozarządowe, w których działam od zawsze, praktycznie od 20 lat, jak wstąpiłam do harcerstwa, są dla mnie też bardzo ważne. I nauka, ale nauka, dla mnie ważnym tematem jest właśnie ta współpraca nauki z biznesem, zwłaszcza u nas w naszym regionie, w naszym okręgu wyborczym. Gliwice są miastem, które ma silne ośrodki akademickie, naukowe i mnóstwo firm, i całą strefę ekonomiczną. I ta współpraca moim zdaniem jest rzeczą podstawową i trzeba o to zadbać. Bardzo chciałbym pracować w Komisji Gospodarki oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Natomiast, panie redaktorze, trzeba tutaj jedną rzecz też zrozumieć, że te jeszcze
miejsca w komisjach będą rozdzielane. Tutaj bardzo duży wpływ będzie miał na to oczywiście Klub Prawa i Sprawiedliwości, który rządzi teraz samodzielnie. I zobaczymy, gdzie, jakie komisje zostaną nam tak naprawdę oddane, jeśli chodzi o ilość członków. Ja na pewno chciałbym pracować w tych dwóch komisjach, natomiast jeśli trafię do innej komisji, czy to etyki poselskiej, czy nawet komisji służb specjalnych, będę starał się tam reprezentować interesy tego naszego okręgu tutaj z Gliwic, no i oczywiście tych ludzi, którzy mnie wybrali. A co zamierza pan zrobić dla Gliwic? Przede wszystkim głosować dobre ustawy. Często słyszę to pytanie, natomiast trzeba jedną rzecz pamiętać. Poseł jest posłany po to, żeby reprezentować w Warszawie interesy okręgu. Więc tutaj, jeśli chodzi o same Gliwice, to przede wszystkim bardzo liczę na pomoc w tych pomysłach i oprócz tego pomysłu mieszkańców prezydenta Frankiewicza. To jest już człowiek bardzo doświadczony, myślę, że znajdziemy dla siebie czas. To też przede wszystkim strefy ekonomiczne, które trzeba rozbudowywać. To przede wszystkim również odpływ jednak siły roboczej z tych wszystkich ośrodków. Tak? Warszawa zasysa wszystkie młode talenty, może nie wszystkie, ale bardzo dużą ilość tych młodych talentów i to trzeba by starać się tak naprawdę regionalizować. Przede wszystkim przedsiębiorczość, która jest mi najbliższa, czyli pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej młodym ludziom, ale nie tylko młodym ludziom, natomiast ci młodzi ludzie są dla nas też kwestią najważniejszą. Ja uważam, że Gliwice są doskonałym przykładem, na którym można by wzorować wiele innych miast, a nawet cały kraj. I chciałabym, żeby państwo funkcjonowało tak, jak funkcjonują w tym momencie Gliwice. Były to wtorkowe wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i przez internet na tvimperium.pl. Po serwisie Sport i Pogoda na środę. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. W weekend rozegrane zostały spotkania 7. kolejki Futsal Ekstraklasy. W dobrych nastrojach są zapewne piłkarze NBIT-u. Triumfowali oni w wyjazdowym meczu z Clearexem Chorzów 3-2. Bramki dla srebrno-pomarańczowych zdobyli Tomasz Starowicz, Tomasz Czech i Michał Włodarek. Gaf Omega z kolei zremisował na własnym terenie z Red Devils Chojnice 2-2. Trafienia dla podopiecznych Marcina Waniczka zaliczyli Tomasz Lutecki i Maksym Pałtiak. Gaf z 6 punktami zajmuje 11. lokatę w tabeli, NBIT z 11 punktami 6. miejsce. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.